Witajcie, nazywają mnie Sumopy Wędrowcą, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Metal Gear Solid Portable Ops. What the?
HQ. This is HQ. This is Patrol. The enemy is attacking from an unknown position. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Tego to się chyba nikt nie spodziewał, że będziemy mogli się wcielić w inne postacie, co? Ale jak widzicie, można.
No i dzięki temu możemy też postrzelić z karabinu. Ja mam wszystko. Najlepszym bohaterem i ogólnie jest Big Boss. Właśnie nim najbardziej chyba najczęściej będziemy sterować. HQ. This is HQ. This is Patrol. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. No okej, padł. Po paru strzałach, ale padł. What the? What the fuck? Huh? No i wiecie, ja tam wolę tutaj. Akurat w tej grze to tak to jest fajnie się tutaj skradać, że raczej będziemy się cały czas skradać. Proszę bardzo, podłożymy ładunek. To raczej nie jest... Aj. No dobrze, moi drodzy, udało się. Oh yeah. W sumie ja bym musiał jeszcze z nimi powalczyć, nie? Tak na zdrowy rozsądek, ale... Skoro od razu już koniec misji się włączył, to dzięki. No i tak, ruszamy na kolejną misję. Okej. Tak jest, good luck. Good luck, Snake. Też good luck nie będzie nam potrzebne. Szczęście, bo mam swoje umiejętności. What was that? Just my imagination.
CQC. Dobra, teraz go weźmiemy tak. Dobra, poszedł, nie? Tam. I okej. Ha, świetnie. Okej, zmienimy się w tego żołnierza znowu. Zróbmy tu małą zadymę. Tutaj nim raczej się skradać nie da, nie? Chociaż spróbujmy. Ty coś zrobić po cichu. No nie, no już. Będziemy musieli strzelać, nie? Więc chyba. Chociaż ciekawe, czy ja mogę tutaj jakoś ich od tyłu? A, no. On też chyba... Okej, dobra, też umie się posługiwać walką. Nie jest to jednak CQC, no ale cóż. Tak tą metodę walki tylko może Big Boss używać. Bo został przeszkolony przez The Boss w tej technice walki. Nie, okej, to chyba już misja wykonana, nie? Tak jest. Większość tej gry to takie misje nie... niezbyt skomplikowane, że zabij tego i idź do celu, albo zabierz go do celu. No to jest większość, nie? Ale też zdarzają się i trudniejsze misje, więc tak. What was that?
imagination. What the? What the? HQ. This is HQ. This is Patrol. The enemy is attacking from an unknown position. Acknowledged. Keep your eyes open. Okej. No to będziemy musieli uważać, co? Raczej oni, nie? No dobra, dostaliśmy się. Udało się. Freeze! Yankee dog. Keep your filthy paws off my collection. Well, well. If it isn't Colonel Skowronski. I'd heard you were on the run. But to think a base commander such as yourself would be caught hiding in a place like Shut this. Up! You think you scoundrels can just do as you please in my base? As soon as my reinforcements arrive from Russia, we will crush you like the vermin you are. We will teach you whose base this really is. The same goes for that bastard Gene as well. Pathetic. Is it hard being an officer that is when no one follows your orders? Silence! What are you? You're a monster! You try to kill a man and call him monster? Such crude behavior. Damn it! My arm! I'd heard an intruder was lurking about here. And here I find I've come all this way for nothing! I'd been hoping to see the face of an old friend. Wasn't I? Snake? My raison d'être! You're not worth killing! But I can't have you wandering around like this. There. That should hold you. How dare you put me in a cage like a cow! Be quiet. The lock should melt sometime before you starve to death. Best to save your strength. Python, you're alive. Who's there? Have you come back to kill me, Yankee dog? Guards! To my side! Eliminate the intruder! This is a direct order from Colonel Skowronski! You're not the same man as before! Do not worry. My orders fall upon deaf ears anyway. 4 weeks. It's been 4 weeks since that whelp Gene arrived here. And in those 4 weeks, everything has changed. Aren't there any soldiers still loyal to you? You must be joking. Wouldn't you like to know how in just 4 weeks, that man was able to bring the entire peninsula under his control? He announced he was building a mercenary nation, right? A country of soldiers. Ha! A mercenary nation? Preposterous! This Piper has them all dancing to his tune. But I won't be fooled. His methods are simpler. His tools lie deep in the hearts of all men. Greed. And that which lays beneath it. Fear. He simply reaches beyond the impenetrable wall that guards men's hearts. And then strikes! Strikes at their most vulnerable point. Fear. Yes, fear. Fear? Compared with the fear that man brought with him. That puny weapon you carry is harmless. You have no idea. No idea how terrible that man truly is. Fear, huh? Lavochkin, LA-5. What's a World War II fighter doing here? It's a part of my collection. Once the king of Russian fighters, it could hold its own against the Focke-Wulf and the Messerschmitt.
Were you a fighter pilot? Indeed I was. Yes, a fighter. If only I had a MiG. Or a Sukhoi. I would riddle Jean's body with holes this very day. Somebody! Anybody! Bring me a plane! A plane! Dobra, spotkaliśmy gościa w wymownym imieniu Skowroński. No ciekawe. Oczywiście Rosjanin to jest, nie no. Znaczy to nie imię, tylko nazwisko Skowroński. What the? Nothing here. What happened? Okej, okay, ostatni to będzie. No dawaj, gin w końcu. Znaczy, no nie gin, śpi. Okej, okay, udało się. Proszę bardzo, ktoś tutaj do nas się próbuje z nami skomunikować, mówi, że jest duchem. Przedstawi się jako duch.
coś za...